Dziedzictwo odcinek 384. Yaman chce, by Zeir powiedziała mu prosto w oczy, że go kocha. Zeir i Yaman leżą razem na kocu i wtuleni w siebie obserwują nocne niebo. Czy już mi przebaczyłeś? Pyta dziewczyna. Nie, ale podoba mi się wysiłek, jaki w to wkładasz. Kiedy tam leżałeś, czułam, że cię straciłam, że gdzieś utknąłeś. Mówiłam do ciebie, żebyś mnie usłyszał i wrócił. Słyszałem cię, oznajmia Yaman. Ja też z tobą rozmawiałem. W ciemności, w której się zgubiłem, poczułem nieskończoną pustkę. Wtedy usłyszałem twój głos. Najpierw dobiegał z oddali, potem się zbliżał. Ta ciemna wieczność ustąpiła miejsca kolorowemu ogrodowi. Byłaś w nim ze mną. Przez chwilę myślałem, że nasze ręce się rozłączą, opowiada dalej Yaman. Chociaż nie chciałem, pomyślałem, że powinienem odejść. Potem zdałem sobie sprawę, czego mi brakowało, zanim odszedłem. Poczułem, że nie będę mógł do ciebie wrócić, jeśli odejdę. Powiedziałaś, że znajdziesz sposób, żebym ci wybaczył. Jest jeden sposób. Jaki? Pyta Zeir. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie kochasz. Wróciłem z ciemności, żeby to usłyszeć. Chcę usłyszeć te dwa słowa z twoich ust. Ali zasypia na kanapie u Duygu. Ali jest szczęśliwy, że udało mu się wywołać uśmiech na twarzy Duygu. Zasypia na kanapie w jej domu. Policjantka nakrywa go kocem i mówi szeptem. Od ilu dni starasz się dla mnie? Pomagasz mi we wszystkim tylko po to, żebym czuła się dobrze. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Kanan zamawia niebezpieczny lek, akcja przeskakuje do następnego dnia. Kanan znajduje się w swoim pokoju i rozmawia przez telefon ze znajomym lekarzem. Zdajesz sobie sprawę, o co mnie prosisz? Pyta mężczyzna po drugiej stronie. Interesujący cię lek u niektórych pacjentów ma działanie toksyczne, dlatego podawany jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Przykładowo nawet niewielka ilość może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Dlatego właśnie go potrzebuję, oznajmia Kanan. Przygotuj mi to lekarstwo, przyjdę po nie. Inaczej poniesiesz konsekwencje, Kanan rozłącza się, a wtedy do jej pokoju wjeżdża Zuhal. Odkąd tu zamieszkałam, zapomniałam o jednej rzeczy, oznajmia mama Yamana. O zamykaniu drzwi. Jesteś bardzo ciekawa, nie szanujesz prywatności. Ja też o czymś zapomniałam, odkąd tu jesteś, odpowiada Zuhal. Chodzi o to, że ci nie wierzę. I dlatego mnie podsłuchujesz? Co teraz ukrywasz? Co znowu kombinujesz? Rozmawiałam z lekarzem na temat jednego lekarstwa. Nie zapominaj, że jesteśmy po tej samej stronie. Mam pewien pomysł, ale poznasz go, kiedy nadejdzie właściwy czas, Zuhal opuszcza pokój Kanan. Na korytarzu spotyka swoją opiekunkę. Szukałam cię, mówi Cicek. Byłaś u pani Kanan? Tak, trochę rozmawiałyśmy, znowu coś kombinuję, będziesz podążać za nią krok w krok, gdziekolwiek pójdzie. Nie spuszczaj z niej wzroku. Musimy dowiedzieć się, co tej żmii chodzi po głowie. Dziedzictwo odcinek 385 streszczenie, Zeir skraca mężowi brodę. Będąc bardzo blisko, próbuje spełnić jego prośbę i powiedzieć, że go kocha, jednak nie znajduje w sobie odwagi. Jakiś czas później do szpitala przychodzi Kanan. Kiedy jej syn zasypia, wchodzi do jego sali. Chce dodać do wody środek uszkadzający wątrobę i prawie zostaje przyłapana przez Zeir. Sultan zaprasza Karę na rozmowę na osobności, chcąc poznać prawdę o relacji między Duygu a Alim. Znajduje sposób, by przekonać ją do szczerej odpowiedzi. Komisarz Ali żywi uczucia do Duygu, wyznaje Kara.
No proszę, mówi z zainteresowaniem sultan. A co z Dłygu? Czy ona też coś do niego czuje? Ona również nie jest obojętna na Aliego, ale to skryta osoba. Nie pokazuje swoich emocji, ucieka przed nimi. Z taką matką jak jej, na pewno nie jest jej łatwo, stwierdza sultan. Gdyby tylko znalazł się ktoś, kto pomógłby jej się otworzyć, mówi, kładąc wymownie rękę na ramieniu Kary. Zeyer jest sama z mężem w jego sali. Nie było mi łatwo po raz pierwszy zwrócić się do ciebie po imieniu, mówi mężczyzna, ale twoje imię było zapisane tutaj. Przykłada dłoń do serca, to trwa od dawna, twoje imię oznacza dla mnie miłość. Ukrywałem to, jakbym nie chciał, by ktokolwiek się dowiedział. Potem wyrwało mi się jak krzyk, Zeyer. Właściwie jesteśmy do siebie podobni. Oboje jesteśmy nieśmiali. Rzeczy, które dla innych są łatwe, dla nas takie nie są, czyż nie? Zeyer sięga po segregator z dokumentami firmowymi, by zmienić temat, ale mąż nie pozwala jej na to. Chowasz się za tymi dokumentami, żeby nie powiedzieć mi, że mnie kochasz? Pyta Yaman. Jak długo będziesz unikać tego, by powiedzieć mi, że mnie kochasz? Ja ci już powiedziałem te słowa, pamiętasz? Jak mogłabym zapomnieć? Odpowiada Zeyer. Chwilę później zostałeś potrącony. Nawet gdybym kolejny raz miał zostać potrącony, znowu bym to powiedział. Kocham cię. W porządku, ja też ci to powiem. Zrobię to, ale daj mi trochę czasu. Dobrze, poczekam. Kanan zatruwa wodę Yamana, nagle w szpitalu rozlega się alarm przeciwpożarowy. Zeyer natychmiast wyprowadza męża z sali. Po chwili do pokoju wchodzi Kanan. Do dzbanka z wodą wsypuje sporą ilość białego proszku. Chyba trochę przesadziłam, stwierdza, ale nie przejmując się tym, odstawia dzbanek na szafkę przy łóżku. Po raz kolejny Zeyer nakrywa teściową w sali szpitalnej. Tym razem weszła jednak kilkanaście sekund za późno, by jej przeszkodzić. Co tutaj robisz? Pyta Zeyer, kierując na teściową przenikliwe spojrzenie. Nie miałaś pojechać do domu? Dlaczego wróciłaś? Nedim i ja mieliśmy już wychodzić, ale przypomniałam sobie, że powinnam zajrzeć do lekarza. Kiedy usłyszałam alarm, przybiegłam tutaj. Na szczęście wyszliście już. Nie spieszyłam się, bo nie było to nic poważnego. Przyniosłam to Yamanowi. Wyciąga z torebki kilka opakowań z suplementami. Potrzebuje witamin, żeby szybciej wyzdrowiał. A ty dlaczego przyszłaś? Przyszłam po nasze kurtki, odpowiada Zeyer, przyjmując wyjaśnienia teściowej. Cały szpital jest na zewnątrz, my też wyjdźmy, w następnej scenie Kanan jest poza szpitalem. Zatrzymuje się na chodniku, wyciąga buteleczkę z torebki, całuje ją i mówi do siebie. Zadanie wykonane, jeśli Yaman wypije tę wodę, to będzie dobry początek. Tak, panie Yamanie, teraz nie patrzysz mi w twarz, ale zobaczymy, co zrobisz, kiedy będziesz mnie potrzebował. Kanan idzie dalej, nie zdaje sobie sprawy, że odkąd wyszła z domu, jest skrupulatnie śledzona przez Cicek. Czy Yaman zatrutą wypije wodę? Dziedzictwo odcinek. 386 streszczenie, Kanan odbiera telefon od swojego ukochanego, który znowu przypomina jej, że pilnie potrzebuje pieniędzy. Ostrzega ją, że jeśli szybko nie zdobędzie potrzebnej kwoty, ich związek się rozpadnie, bo nie może być z kimś, kto nie dotrzymuje obietnic. Cicek nie przestaje śledzić mamy Yamana. Zeyer z kolei rozmyśla, jak wyznać mężowi miłość. Chociaż bardzo tego pragnie, coś powstrzymuje ją przed wypowiedzeniem tych dwóch prostych słów. Myśli, że jeśli przygotuje dla Yamana coś wyjątkowego, będzie jej łatwiej wyrazić uczucia.
postanawia zwrócić się o radę do Cengera. Podobne dylematy nie dają spokoju Duygu. Policjantka, choć ma dzień wolny, próbuje uciec w pracę, by nie myśleć ciągle o Alim i swoich uczuciach do niego. Cicek zdaje raport Zuhal, podejrzenia narastają, po powrocie do rezydencji Cicek zdaje relację Zuhal. Pani Kanan miała wrócić razem z panem Nedimem ze szpitala, oznajmia. To już wiem, włączyła nawet alarm przeciwpożarowy. Co stało się później? Pyta niecierpliwie Zuhal. Po włączeniu alarmu wszyscy wyszli na zewnątrz, a ona weszła do sali. Próbowałam się zbliżyć, ale pojawiła się pani Zejer i musiałam się ukryć. Nie widziałaś więc, co tam robiła? Dopytuje Zuhal coraz bardziej zirytowana. Nie mogłam zobaczyć. Wyszła razem z Zejer. Boże, co ta kobieta znowu kombinuje? Śledziłam ją od chwili, gdy opuściła szpital, mówi Cicek. Kiedy Jaman ją zignorował, była zmuszona odejść, ale mimo to była w dobrym humorze. Śmiała się, jednak po odebraniu telefonu nagle się zdenerwowała. Nigdy wcześniej nie widziałam jej w takim stanie. Wredna wiedźma, wybucha Zuhal, śledź ją dalej, na pewno w końcu odkryjemy, co planuje. Kanan desperacko szuka pieniędzy, Kanan przeszukuje pokój Zii, mając nadzieję, że znajdzie tu pieniądze lub coś cennego, co będzie mogła spieniężyć. Jest przekonana, że jej syn i tak tego nie zauważy, a nawet jeśli, na pewno nie skieruje na nią swoich podejrzeń. Nagle drzwi pokoju otwierają się i do środka wchodzi Zia. Co tutaj robisz, mamo? Pyta mężczyzna. Ja, porządkowałam twoje rzeczy. Są rozproszone, dziękuję, ale nie powinnaś sprawiać sobie kłopotu. Sam bym się tym zajął. W takim bałaganie możesz stracić coś cennego. Jeśli masz jakieś wartościowe rzeczy, uporządkuję je odpowiednio. Masz rację, ale nie mam nic cennego, odpowiada Zia. Mam tylko ten zegarek, podciąga rękaw, pokazując czasomierz. Dostałem go od Jamana i przez cały czas mam go na ręce. Nie mam nic innego, w szpitalu Jaman zajmuje się pracą. Czuję niepokojący ból w prawym boku, ale ukrywa to przed żoną, dziedzictwo odcinek. 387 streszczenie. Duygu nie może wytrzymać w domu i przychodzi do pracy, chociaż oficjalnie jest na urlopie. Gdy widzi komisarza, na jej twarzy od razu pojawia się uśmiech. Tymczasem w rezydencji Kanan wychodzi na taras. Niech to szlak, przeklina. Z tego naiwnego Zii nie ma żadnego pożytku. Gdybym zabrała mu zegarek, Jaman na pewno by to zauważył i zrobiłby problemy. To niemożliwe, żebym zdobyła tyle pieniędzy. Co mam teraz zrobić? Nie mogę pozwolić, żeby mnie zostawił. Kochanek grozi odejściem, sięga po telefon i wybiera numer ukochanego. Keremie, kochanie, dlaczego wyłączyłeś telefon? Pyta z niepokojem, gdy ten w końcu odbiera. Kiedy nie mogłam się z tobą skontaktować. Mówisz tak, jakbyś nie wiedziała dlaczego. Czy nie powiedziałem ci, że odejdę, jeśli nie załatwisz pieniędzy? W porządku, kochanie, w porządku, mój brunecie, obiecuję ci, że znajdę pieniądze. Zrobię dla ciebie wszystko, tylko nie odwracaj się ode mnie. Oszukujesz mnie, odkąd tam pojechałaś. Nie robisz niczego, mówi z wyrzutem brunet. Posłuchaj, nie da się tak szybko znaleźć takich pieniędzy, tłumaczy Kanan z nutą desperacji i paniki w głosie. Naprawdę boi się, że straci ukochanego. Ale rozwiąże to, jeśli będzie trzeba, znowu pożyczę pieniądze od lichwiarza. Jaman spłacił mój dług, więc zanim znowu mi pożyczy. Zanim nie udzieli ci już pożyczki, stwierdza Kerem. Zresztą, i tak bałabyś się o nią poprosić. Po prostu mnie zwodzisz. Nie zwodzę cię.
Obiecuję, że znajdę pieniądze. Jak tylko dostanę je od Zaima, natychmiast ci wyślę. Dobrze, dam ci jeszcze jedną szansę. Dziękuję, że mi zaufałeś, mówi Kanan. Ani odległość, ani różnica wieku nie były w stanie nas złamać. Ta sytuacja też tego nie zrobi. Przez co przeszliśmy przez te lata? Bardzo cię kocham, mój brunecie. Jestem w tobie bardzo zakochana. W porządku, czekam na wieści od ciebie, Kanan rozłącza się. Dopiero teraz zauważa, że nie jest sama na tarasie. Znajduje się tu także Zuhal, która uśmiecha się do niej przebiegle, zadowolona z uzyskanej właśnie przewagi. To kolejna tajemnica Kanan, którą odkryła, konfrontacja na tarasie, nowe sekrety wychodzą na jaw. Zuhal podjeżdża na wózku do mamy Yamana i bije jej brawo, wysoko podnosząc ręce. Więc to wszystko zaplanowałaś dla swojego młodego kochanka, mówi. Nie mogę uwierzyć, naprawdę. Od samego początku nie wierzyłam w twoją chorobę i pragnienie uzyskania przebaczenia od synów, ale czegoś takiego się nie spodziewałam. Ile ty masz lat? Wstydź się, że masz młodego kochanka, któremu musisz wysyłać pieniądze. I kto to mówi? Ty uczysz mnie manier? Pyta Kanan z oburzeniem w głosie. Co robisz w tym domu? Czy nie jesteś tu dlatego, że rzuciłaś oko na cudzego męża? Ty się nie wstydzisz, a ja mam się wstydzić? Przez całe życie nie żyłam tak, jak chciałam. Byłam młoda, piękna i obrzydliwie biedna. Musiałam urodzić dzieci, których nie chciałam. Przez całe moje nędzne życie dźwigałam ich ciężar. Zniszczyli mi życie, potem uciekłam z tego piekła. Faik mnie zostawił i pojawił się ktoś inny. Kiedy tak bardzo cieszyłam się, że wreszcie znalazłam bogatego mężczyznę, on też okazał się kłamcą. Chciałam tylko być szczęśliwa, kontynuuje mama Yamana. Znaleźć miłość i pieniądze. Dopiero po wielu latach zbliżyłam się do tego marzenia. Wzięłam pieniądze od tych, którzy odebrali mi młodość. Po raz pierwszy znalazłam miłość w Keremie. Czego mam się wstydzić? Kerem i ja jesteśmy w sobie bardzo zakochani. Nie cofnę się przed niczym dla mojej miłości. Zwłaszcza nie będę żałowała synów, którzy zrujnowali mi życie. Zajmę się każdym, kto spróbuje zepsuć moje relacje z Keremem. Słuchaj mnie, Kanan, mówi stanowczo Zuhal. Nie porównuj się do mnie, nie waż się. Jesteś obrzydliwą osobą, która porzuciła swoje dzieci, pozostawiając je w nędzy, wyłącznie z powodu własnej chciwości. Rób ze swoim kochankiem, co chcesz. Wyjedźcie nawet na koniec świata, nie obchodzi mnie to. Ale nie śmiej, nawet przez przypadek, podważać mojej miłości do Yamana. Przynajmniej moja miłość jest odwzajemniona. Kerem i ja bardzo się kochamy. Być może do końca życia nie uda ci się sprawić, by Yaman cię pokochał, nawet jeśli zostaniesz jego żoną. Zuhal oferuje pomoc, ale stawia warunek. Yaman będzie mój, gdy zniknie ta wieśniaczka Zeyer, oświadcza Zuhal podniesionym głosem. W jej oczach pojawiają się łzy. Pokocha mnie, będzie we mnie zakochany, rozumiesz? Bierze kilka głębokich oddechów, by się uspokoić. W porządku, wróćmy do tematu. Więc naprawdę jesteś zakochana? Stworzyłaś te wszystkie plany dla młodego kochanka? Twoje szczęście zależy od pieniędzy. Nie będzie pieniędzy, nie będzie przystojnego bruneta. Co chcesz przez to powiedzieć? Pyta Kanan. Mówię, że potrzebujesz pieniędzy. Mogę pomóc ci w tej kwestii, ale pod jednym warunkiem. Opowiesz mi o swoim wielkim planie. Chcę wiedzieć, jak planujesz rozdzielić Yamana i Zeyer. Lepiej, żebyś nie wiedziała pewnych rzeczy, oznajmia Kanan. Dowiesz się, kiedy nadejdzie właściwy czas, zaufaj mi. Kiedy to się skończy, nikogo nie będzie u boku Yamana. Będzie przy nim tylko jego mama.
Jeśli nie będziesz sprawiać problemów, ty także znajdziesz się obok niego, Kanan odchodzi. Wyznanie miłości i złe wieści o zdrowiu Yamana. Z odwagą w sercu, Zeyer wreszcie mówi mężowi głośno i wyraźnie, że go kocha. W tym czasie pielęgniarka przynosi doktorowi wyniki ostatnich badań Yamana. Na twarzy lekarza pojawia się wyraz zaniepokojenia, gdy się z nimi zapoznaje. Można stwierdzić, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby pana Yamana postępują, oznajmia. Może nie przyjmował regularnie lekarstw, sugeruje pielęgniarka. Rozmawiałem z jego żoną i zapewniła, że przyjmuje je regularnie. Będziemy nadal obserwować pacjenta i kontynuować terapię farmakologiczną. W szpitalu Yaman nadal pije wodę z karafki, nieświadomy obecności substancji, która uszkadza mu wątrobę.